Moi mili, dzisiaj trzeci trening wyzwania równowagi z dużą piłką. Zaczniemy od klęku na piłce. Możecie wejść do klęku dwoma sposobami. W razie czego proście o asekurację drugą osobę. Ja troszeczkę pozbędę się rzeczy na lalce. Aby mieć więcej przestrzeni. I tak. Albo wchodzimy z klęku, łapki na piłce, mocny brzuch, aktywna mula banda. Powolutku toczymy się do przodu, zatrzymujemy, łapiemy równowagę, ciężar ciała bardziej na tył, mocny brzuch i wychodzimy sobie w górę. Ten sposób już pamiętacie. Jeśli macie jakąś ścianę obok, można podpierać się bardzo delikatnie opuszkami palców dłoni. Uruchamiamy mula bandę. Zaciskamy mięśnie krocza, mięśnie na miednicy i tak jakby zasysamy mięśnie poprzeczne brzucha. Jakbyśmy chcieli wstrzymać mocz, tak jakbyśmy mieli ten znany sen, kiedy lecimy do toalety dosłownie, ale czujemy mocny brzuch i zostajemy w takim delikatnym podciągnięciu spojenia łonowego do pępka. Drugi sposób wejścia do klęku na piłce, jeżeli tym sposobem macie większą kontrolę, czujecie się pewnie, idziemy na koniec maty, kładziemy się brzuchem na piłce, idziemy sobie do przodu, do deski, dłonie pod barkami i podciągamy kolana do brzucha. Okay? Z tej pozycji przysiadamy sobie lekko na piłce, właściwie nasze pośladki będą tu nad piętami, aktywujemy mula bandę, przenosimy sobie łapki na piłkę i powolutku wychodzimy w górę. Gdybyście mieli stracić równowagę, to popatrzcie, zawsze zsuwamy się w tył, ok? Także mamy dwa sposoby klęku z dużą piłką. Wejdźcie teraz dowolnym sposobem do klęku. Ja osobiście wolę ten pierwszy. Drugi też jest fajny, ale w tym pierwszym, jeżeli już przejdziecie przez wejście, przez deskę, to w pierwszym możecie szybciej wyjść do klęku, złapać równowagę i zachować siły na dalsze deseczki. Ok, jesteśmy w klęku na dużej piłce. Zostajecie tak długo, dopóki trzymacie równowagę, nie rozkojarzycie się za mocno. Jeżeli się rozkojarzycie, poczujecie, że chcecie stanąć na macie, stajemy w tył, wchodzimy sobie jeszcze raz, robimy kilka prób. Możemy poprosić drugą osobę o asekurację, żeby stanęła z przodu, przytrzymywała nas, kładąc dłonie na klatce piersiowej albo na barkach, w razie czego wtedy my schodzimy sobie w tył z piłki. Możemy użyć ściany. Jeśli opanowaliście już pozostawanie w klęku na dużej piłce dłużej niż minutkę, to koncentrujemy się teraz mocniej na wyciąganiu czubkiem głowy do sufitu. Cały czas aktywujemy też mula bandę. Z wydechem zaciskajcie mięśnie krocza, mięśnie na miednicy, a na wdechu podciągajcie pępek do kręgosłupa. Wyobrażamy sobie, że zbliżamy spojenie łonowe do pępka, zasysamy do brzucha. Z każdym wdechem żebra rozchodzą się na boki, brzuch się zapada, pępek zasysa. Na wydechu żebra zsuwają się do siebie, pracujesz mocniej z mięśniami na miednicy, mięśniami krocza, zaciskasz je, jakbyś chciała wstrzymać mocz dosłownie. Zostajemy w pełnej koncentracji. Koncentrujemy się na mula bandzie, wzrok w wygodny punkt, w matę na początku. Absolutnie oczyszczamy umysł ze zbędnych emocji i myśli. Mocny brzuch. Jeżeli czujecie się pewnie, macie kontrolę nad piłką, nad mula bandą, to możemy spróbować przenosić sobie wzrok wyżej i patrzeć przed siebie, ale bez utraty kontroli równowagi na piłce. Czyli cały czas mocny brzuch, stabilny punkt w naszej wizualizacji 2,5 cm pod pępkiem.
najbardziej stabilny punkt naszego ciała. Oddalaj barki od uszu. Jeśli nadal czujesz, że piłka się bardzo kołysze, to wzrok kieruj na matę, ok? A jeśli już opanowałeś, opanowałaś bardzo. Dobrze. Równowagę w klęku, to możesz próbować przenosić wzrok bardziej przed siebie, pod warunkiem, że masz cały czas kontrolę nad piłką, czujesz własne ciało. Mocny brzuch. Oddychaj. Wdech, żebra rozchodzą się na boki. Uddiyana Bandha, pępek podciąga do kręgosłupa. Moolabandha, mięśnie dna miednicy aktywne. Z wydechem żebra zsuwają się do siebie. Zaciskamy mięśnie, krocza mięśnie dna miednicy. Jak puści trochę brzuszek, wracaj umysłem do Moolabandhy. I od razu aktywuj mięśnie dna miednicy, mięśnie poprzeczne brzucha. Ok? Bo jak puści nam brzuch, to polecimy z piłki. Pełna koncentracja. I jak czujecie się tu dobrze, to możemy wykonywać różne ruchy ramion. Łokcie do wysokości barków. Albo ramiona w górę, barki w dół od uszu. Tutaj prawdopodobnie na początku wygodnie nam będzie patrzeć na matę. Mocny brzuch, jak unosicie ramiona w górę, nie wypychajcie klatki do przodu. Na wydechu zsuńcie żebra do siebie. Aktywujcie mocniej Moolabandhę. Z wdechem oddalasz barki od uszu. Doklejasz łopatki do pleców. I wydech. Wciągasz mocniej brzuch. Aktywna Moolabandha. Mocny pępek. Mocne uda. Pośladki też nam fajnie zapracują. Grzbiet, środek pleców. Pozostawaj w pozycji. Zawsze możesz opuścić znowu ramiona na boki i wzdłuż ciała. Teraz pracujemy nad koncentracją. To jest taka medytacja w asanie, w pozycji. W takim minimalnym ruchu na piłce, kiedy musisz mieć oczyszczony z emocji, z myśli umysł. Dosłownie cisza umysłu, wycofujesz uwagę do wewnątrz. Koncentrujesz się na delikatnym utrzymywaniu równowagi. Moolabandha jest aktywna. Nasze treningi doskonale uzupełnią praktykę asztangi jogi, pracę z bandami, czyli właśnie z Moolabandhą naszą. Jeśli chodzi o Uddiyana Bandhę, to ten pępek zasysający się do trzewi, do wnętrza brzucha, uaktywni ją też troszeczkę. Trzymaj pozycję. Mocny brzuch, pełna koncentracja. Wzmacniamy mocno mięśnie ud. Wzmacniamy pośladki. Obszary niezbędne do prawidłowego wykonywania pewnych asan z pierwszej serii asztangi. Łącznie ze wszystkimi wznosami nóg z pozycji siedzących, czyli też upawista konasana w siadzie, odwodzenie nóg na boki, w nawasanie, nasze uda zwykle piszczą w piotrze z pierwszej serii asztangi z bólu, tutaj je wzmocnimy, będzie nam łatwiej utrzymać wyprostowane nogi w górze, zbliżające się do klatki piersiowej, nawasanie. I z wydechem ramiona wzdłuż ciała. Teraz sobie przejdziemy płynnie do deseczki. Biorę wdech i na wydech obniżam pośladki. Kładę sobie łapki na piłce. Wdech, aktywna Moolabandha. Z wydechem łapki na matę. Idę do deski, do mocniejszych ćwiczeń. Łapki pod barkami, prostuję nogi. Piłka jest pod piszczelami. Podwijam kość ogonową mocno. Nie zapadam się w lędźwiach. I biorę wdech. I z wydechem podciągam sobie kolana do klatki. Mocny brzuch. Wdech prostuje nogi. Podwijam od razu kość ogonową. Nie lecicie w ten sposób brzuchem do maty. I z wydechem kolana do klatki. I wdech prostuje nogi. Podwijam kość ogonową. Blokuję lędźwia, żeby nie zrobiło się w nich siodełko. I wydech kolana do klatki. I wdech. Prostuj nogi w deseczce, mocny brzuch, odpychaj się dłońmi od maty.
i wydech. Kolana do klatki. I wdech. Proste nogi, mocny brzuch. I wydech. Kolana do klatki. Uwaga, odpycham się mocniej łapkami od maty. Wędruję sobie 3-4 kroczki dłoni do tyłu. Znowu przechodzę do klęku na piłce. Wdech w pozycji. Zawsi pępek do kręgosłupa. I wydech, wciągnij brzuch, połóż łapki na piłce. Delikatnie wracamy do klęku. Jeżeli poczujesz, że mięśnie są zmęczone, tracisz równowagę, zsuwaj się stopami w tył, ok? Nigdy do przodu. Czujemy już pracę naszych nóg. Mocno po pierwszej sekwencji. Ramiona wzdłuż ciała. Uaktywnij mula bandę. Na chwileczkę pozwól, żeby ciało przyzwyczaiło się do klęku, jeśli jest bardzo zmęczone. Zostań w siadzie pośladkami napiętych na piłce. Możesz mieć łapki na matę. Odpocząć sobie na chwileczkę. Jeśli jesteś w klęku, aktywuj mocniej mula bandę. Z wdechem żebra rozchodzą się na boki. Zasysasz pępek do kręgosłupa, mięsień poprzeczny, brzuch aktywny. Na wydechu żebra zsuwają się do siebie. Zaciskać mięśnie krocza, mięśnie dna miednicy. Czysty umysł, wolny od emocji, od zbędnych myśli. Wzrok kieruj w wygodny dla Ciebie punkt, tak żebyś mogła utrzymać równowagę na piłce. Zostajemy. Mocny fokus, mocna koncentracja na mula bandzie. Wyobraź sobie nasz magnes 2,5 cm pod pępkiem. Trzyma nas stabilny punkt w jednej pozycji. Mocny brzuch. Wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Oddalaj barki od uszu. Staraj się zbliżać łopatki do pleców. Ustabilizuj ciało. Uaktywnij na dłużej mula bandę. Jeśli masz ochotę, to możesz wykonać różne ruchy ramionami, tak żeby nie przeszkadzały Ci pozostawać w stabilnej pozycji. Jeśli unosisz je nad głowę, oddalaj barki od uszu. Trzymaj mocny brzuch, mocną mula bandę. Czuję, jak moje uda mocno pracują jeszcze po wczorajszych sesjach jogi i po asztandze. Po pierwszej serii. Mocny, mocny brzuch. Mocny pępek, barki w dół od uszu. Pamiętaj, że możesz schodzić z piłki kilka razy, wchodzić na nią do klęku i pozostawać tak długo, dopóki się nie rozkojarzysz, trzymasz równowagę, masz mocny brzuch i mięśnie się nie męczą, ok? Na początku ta nauka klęku na piłce będzie polegała na wchodzeniu i pozostawaniu w pozycji przez kilka sekund, być może do minuty, dwóch, trzech minut. A stopniowo zobaczysz, że to pozostawanie na piłce w klęku się zacznie wydłużać. Mocny brzuch, pępek do kręgosłupa, mula banda aktywna. Jutro czeka Was joga regeneracyjna na moim kanale na YouTubie. Rozluźnimy sobie pasmo biodrowo-piszczelowe. Zrobimy masaż rollerem. Masaż piłeczką. Rozluźnimy napięcia. I jeszcze jeden wdech w pozycji. I na wydechu wciągnij brzuch. Łapki równolegle do tułowia. Weź wdech. Zasysamy pępek do kręgosłupa. I z wydechem mocny brzuch przysiadamy sobie pośladkami na piętach lub nad piętami, łapki na piłkę. Wdech w pozycji. Przechodzimy do wzmacniania pleców.
zrobimy sobie nurka lub kobrę. Z wydechem łapki na matę i teraz przechodzimy łapkami nieco bardziej do przodu. Toczymy sobie piłkę do tyłu, bierzemy ją, o, chyba mam kaloryfer za sobą, także podciągam sobie jeszcze bardziej kolana i piłkę do brzucha i prostuję sobie nogi, wchodzę piłką pod brzuch, pod biodra, łączę pięty, łączę stopy, łączę wewnętrzne krawędzie stóp. Patrzcie, żeby żaden kaloryfer Wam się nie przytrafił z tyłu. Łapki są na macie i z wdechem odpycham się mocno do tyłu. Angażuję środek pleców. Na wydechu wychodzę sobie do przodu. Ja sobie jeszcze przejdę w przód, bo kaloryfer jednak dziś rządzi. Ok? Dobrze. Piłka jest pod biodrami, pod brzuchem. Pięty złączone lub wewnętrzne krawędzie stóp mogą być całe stopy. Aktywna mula banda, żebyśmy nie czuli napięcia w lędźwiach. Łapki na macie. Wysuwamy je trochę bardziej przed barki i z wdechem. Pchamy ciało i piłkę do tyłu. Aktywujemy ramiona, barki, środek pleców. Leży mocny brzuch. Unosimy nieco nogi w górę, napinamy pośladki. Wciągaj brzuch, żeby nie czuć napięcia w lędźwiach. Jeśli ślizgają Ci się dłonie, chwyć za brzegi maty. Odepchnij się jeszcze mocniej. Możesz wychodzić jeszcze mocniej nogami w górę. Z wydechem wracamy nieco bardziej do przodu i na wdechu znowu odpychamy się mocno łapkami od maty, od krawędzi maty, od dalej barki, od uszu. Unosimy nieco bardziej nogi, spinamy pośladki, ale zasysaj pępek, mocny brzuch i wydech przód. I wdech tył, mocny pępek, wydech przód, poczuj środek pleców. I wdech tył, mocny, mocny brzuch, aktywne ramiona i barki. I wydech przód. Wdech tył, mocny brzuch i wydech przód i wdech tył, idziemy sobie do tyłu maksymalnie, odpychamy się dłońmi od maty, chętnie mogą wyprostować nogi, jeśli czujecie, że piłka jest stabilna, że nad nią panujecie. Wydech, mocny brzuch, zapieramy się łapkami od maty, spinamy pośladki, wdech, zasij pępek. Wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się dłońmi od maty, oddalaj barki od uszu, rotuj je lekko na zewnątrz. Wdech, mocny brzuch, pośladki napięte. Wydech, wciągaj pępek, pracuje środek pleców. I wdech, jeszcze jeden. I z wydechem wciągnij brzuch, łapki na matę. Przechodzimy ciężarem ciała bardziej do przodu. Nogi po dwóch stronach piłki przechodzimy. Do siadu okrakiem na piłce. Nie odstawiajcie stóp na matę. Ściśnijcie lekko piłkę udami. Zasysamy pępek. Stopy są nad matą. Powoli przenosimy sobie łapki na piłkę. Nie opierajcie mocno łapek o piłkę. Nie naciskajcie całym ciężarem ciała na przód piłki. Bo polecicie do przodu. Spionizujcie tułów. Aktywacja wewnętrznych stron ud. Zasysamy mula bandę. Moi drodzy, wbrew pozorom, piękne, lekkie ćwiczenia dadzą Wam kopa. Mocne, siłowe, na centrum, na nogi, na równowagę. Także poczujecie na pewno ten nasz trening. Dzisiaj sobie zbieramy nasze dwie równowagi na piłce. Nasze ćwiczenia z deskami, z wygięciami w tył. W takie maleńkie podsumowanie. Pełna koncentracja. Możesz zostawić łapki na piłce albo spróbować unieść je w górę. Wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Zasysaj pępek. Aktywuj mięśnie krocza, mięśnie na miednicy. Wciągaj brzuch. Mula banda jest aktywna. Zoptymalizuj nacisk wewnętrznymi stronami udu na piłkę. Tak, żeby nie był ani za mocny, żeby kolana nie szły za bardzo do przodu, ani żeby nie był za słaby. Mamy mocny, mocny, mocny brzuch, pępek do kręgosłupa. Wytrzymaj jeszcze chwileczkę. Trzymaj mocny brzuch. To już ostatnie ćwiczenie na naszych dzisiejszych zajęciach. Podsumowujące. Poczuj siłę ud. Możesz próbować odrywać sobie łapki od nóg, od kolan, unosić w górę. Ale pod warunkiem, że nie stracisz równowagi na piłce. Z ramionami w górze oddal barki od uszu, barki w dół, doklej łopatki do pleców. Koncentruj się przez chwilę na mula bandzie. Mięśnie poprzeczne brzucha i mięśnie na miednicy aktywne.
Wzrok skieruj w wygodny punkt. Wytrzymaj jeszcze przez chwilę w siadzie okrakiem na piłce. Podciągaj pępek do trzewi. Zasysaj pępek. Z wdechem żebra rozchodzą się na boki. Na wydechu żebra schodzą się do siebie. Zaciskaj mocniej mięśnie krocza mięśnie na miednicę. Wytrzymaj przez moment. Optymalne, zrównoważone napięcie przywodzicieli wewnętrznych stron ud. Nie za mocne ściskanie piłki, bo polecisz do przodu. Nie za słabe ściskanie piłki, bo puścisz ją w ogóle i staniesz na macie. Wytrzymujemy jeszcze chwilkę. Aktywny brzuch, aktywna mula banda. Mocny pępek. Barki w dół od uszu. Cały czas oddychaj, wdech żebra na boki. I wydech, suwasz żebra do siebie. Spróbuj złapać jak największą równowagę. Wyciszyć na momencik umysł. Jogini, włączamy oddech udziadzi, wdech, wydech, szumiący nosem. Pełna koncentracja. Mocny brzuch, myślisz o brzuchu, nie zaciskasz pośladków. Mocny pępek, mocna mula banda. Łapki mogą być opuszczone. Prezentuję Wam tylko kolejne warianty naszej równowagi na piłce. Dzisiaj podsumowujemy sobie dwa pierwsze treningi. Trzecim łączącym nasze techniki. Nieco bardziej dynamicznym, jeśli można nasz trening równowagi dynamiczny nazwać. Pełna koncentracja, pełne skupienie, mocny brzuch. Wzmacniamy przywodziciele, które bardzo często rozciągamy w wielu pozycjach z pierwszej serii asztangi, w pozycjach stojących, w prasaricie padottanasanie. Upawista konasanie. Bada, konasanie. Wzmacniamy centrum. Pracujemy z mulabandą niezbędną przy pozycjach odwróconych. Dobre napięcie mulabandy, świadomość oddechu, wdech żebra na boki, wydech do siebie. To długie trzymanie stania na głowie i stania na rękach. Wycisz umysł. Jogini włączają oddech ujjayi, wdech, wydech szumiący nosem, pod warunkiem, że Was nie rozprasza. Mula banda aktywna, nie puszczajcie brzucha. Jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem łapki na piłkę, na mocnym brzuchu przechodzimy sobie stopami do przodu. Przechodzimy tak, żeby plec znalazł się na piłce, kładziemy piłkę pod lędźwiami, pod łopatkami i na chwileczkę małe wygięcie w tył. Koniec sesji. Proste nogi, stopy na dowolną, wygodną szerokość, podparcie dłoni pod głową, bądź dłonie na piłce. Jeśli drażni Was ta pozycja, poproście o asekurację. Jeśli czujecie się mało stabilnie na piłce, zejdźcie na matę. Wykonajcie zwykłą situ bandasanę z klockiem pod kością krzyżową. Albo są wznos bioder w górę. Na chwileczkę rozciągamy klatkę piersiową. Głębokie wdechy i długie wydechy. Przy nogach prostych na piłce rotuj uda do wewnątrz i nie odrywaj palców stóp od podłoża. Barki w dół od uszu. Na chwileczkę rozciągnięcie mięśnia prostego brzucha. Głównie górnej części.
Otwieramy klatkę. Kilka głębszych oddechów. I jeszcze jeden wdech. Na wydechu zacznij uginać kolana, w podparciu o piłkę dłoni pod potylicę, mocny brzuch, schodzimy sobie w dół na matę. Schodzimy z piłki, zróbcie teraz rozciąganie i odpoczynek w Waszym własnym zakresie. Ja Wam na dzisiaj dziękuję, na następnych zajęciach skręty w klęku na piłce. Namaste, kochani!